Kredyt można spłacać na różne sposoby. W przypadku niektórych kredytów, na przykład tych hipotecznych, możemy sami wybrać, czy chcemy mieć raty równe, czy malejące. Zobaczmy to na przykładzie liczydła. Najpierw musimy jednak wiedzieć, że rata dzieli się na dwie części. Kapitałową, w naszym przykładzie to będą te niebieskie koraliki, i odsetkową, to będą te czerwone. Ta kapitałowa część raty to po prostu spłata tej kwoty, którą bank nam pożyczył, tego kapitału. Jednak kredyt jest oprocentowany. Jednak kredyt jest oprocentowany i naliczane są odsetki, to cena za pożyczenie pieniędzy i te odsetki to będzie właśnie odsetkowa część raty. To jak to wygląda w przypadku rat malejących? Tutaj kapitał podzielono na równe części, co miesiąc oddaje tyle samo kapitału, w naszym przykładzie niech to będzie po 5 niebieskich koralików. No i oczywiście do tego dodawane są odsetki. W pierwszym miesiącu będą liczone od całości pożyczonej kwoty, więc będą stosunkowo wysokie. Ale już miesiąc później trochę tego kapitału przecież spłaciłem, więc odsetki będą już niższe. I tak miesiąc w miesiąc coraz niższa kwota jest do spłacenia, więc odsetki liczy się od coraz mniejszej sumy, więc raty malejące robią się coraz mniejsze, bo jest w nich coraz mniej odsetek. Inaczej jest z ratami równymi. Tutaj mamy ustaloną comiesięczną kwotę spłaty. Niech to będzie w naszym przykładzie po 6 koralików. No i znowu na początku płacimy odsetki od tej całej sumy, którą pożyczyliśmy, więc no to będzie tych 5 koralików. Zostaje w racie niewiele miejsca na kapitał, tylko na jeden niebieski koralik. No ale już miesiąc później znowu odsetki będą niższe, bo od mniejszego kapitału liczone, więc więcej kapitału mieści się w naszej racie. I tak co miesiąc coraz niższe odsetki, więc coraz więcej oddajemy bankowi tego, co pożyczyliśmy. Coraz większa robi się ta kapitałowa część raty. Więc miesiąc w miesiąc nie zmienia się wysokość raty, to jest zawsze 6 koralików, ale zmienia się jej struktura. Raty równe mają tę zaletę, że są po prostu stałe. Wiemy bardziej, jak sobie zaplanować je w domowym budżecie. A w przypadku rat malejących mamy na początku większe obciążenie, ale ono systematycznie maleje, no i suma odsetek, które będziemy musieli zapłacić, będzie niższa.